Dobra. No to jedziemy w takim razie. Zaczynasz. Puls tygodnia dla dorosłych, wydanie 126, o ile dobrze liczę. Kłaniamy się serdecznie. Dzień dobry, cześć. Dobra. Bardzo się cieszymy, że razem z nami jest jesteście. Jest to nasz autorski przegląd wydarzeń. Dokładnie. Za który oczekujemy polubajek. Dobrze mówię. Tak tam, kliknijcie dzwoneczek, kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, bo wtedy oglądacie u już siebie. Już przysłowiowe niemalże fifaraszki. Fifaraszków też oczekujemy. Dobra, najważniejsza informacja tego tygodnia, euro za nami. Tak, tak, na szczęście, bo po cholerę ma się człowiek denerwować. Dokładnie. Nie? Życzliwi mówią, ja to mam zanotowane, że kończymy piłkarski festyn sukcesem, bo odpadliśmy jako pierwsi. Tak, tak, jako ostatni awansowaliśmy, jako pierwsi odpadliśmy, czyli ostatni będą pierwszymi, to się sprawdza. No to jest taki najkrótszy opis udziału naszych w Mistrzostwach Europy Euro 2024. Dlatego może przy następnych tego typu festynach czy imprezach, nie wiem, czy Euro 28, czy coś tam jeszcze w międzyczasie jest, może polska reprezentacja powinna odwrócić kolejność. I pierwszy powinien być mecz o honor, drugi powinien być mecz o wszystko i dopiero jako trzeci powinniśmy grać mecz otwarcia. Genialne, bo to wszystkich zaskoczy. To wszystkich, tak. Tak, tak, nie będziemy wiedzieli, co robić. Normalnie to im wypadną te kopary. Ale tu mam kolejny sukces, nas trzeba odnotować. Zajęliśmy drugie miejsce. Drugie miejsce. Drugi od końca. A czy jesteśmy przedostatni? Przedostatni. No to powiem wam, no wstydu nie ma. Może pewnie jakieś niedociągnięcia są, może gdzieś czegoś nam zabrakło, ale wstydu nie ma. Mnie tylko szkoda ludzi 40 minut, nie? Bo ja jeszcze pamiętam naszych w Barcelonie 82. No to przecież dorosły, ja pamiętam, ja miałem wtedy 8 lat, nie? A te Mistrzostwa Świata w 74 jako osesek. Oglądałem jako pełny 12-latek bodajże, czy tam 15-latek, nie będę liczył. Mnie tata trzymał na kolanach wtedy, więc coś tam z tych sukcesów naszych chłonąłem. Tak, ja Wembleya pamiętam. Jak Domarski strzelił gola, to z radością rzuciłem krzesełkiem o ścianę i zrobiłem dziurę. Co nie dostałem lania od ojca, bo to była dziura w słusznym celu. A co w takim razie z ludźmi, którzy mają 40 lat i mniej, bo wychodzi na to, nie pamiętają sukcesów. Przez całe ich życie nasza reprezentacja piłkarska szmaci. Zdarzają się jakieś takie podrygi, lepsiejszy mecz, ale tak to... No balonik jest pompowany. Balonik jest przed każdą imprezą pompowany. Że nie? Tu już tym razem to już tak namieszamy, jest to szansa. Tu wchodzimy w ogóle. Ale oddajmy sprawiedliwość. Za Nawałki byliśmy w ćwierćfinale. W ósemce najlepszych w Europie. To trzeba mu oddać sprawiedliwość. Dobrze. Z drugiej strony, i to jest piękne, możemy się od naszych piłkarzy, od naszej kadry, od naszej reprezentacji, możemy się uczyć. Bo? Kasa się zgadza, prawda? Aha, zgadza się. Zgadza się. To oni dostali za występ. Pieniądzory. Po drugie, jeszcze lipca nie ma, kończy się czerwiec, a nasi piłkarze już w domu. Prawda? A reszta tych frajerów z innych drużyn, w tym Upale, biegają po tym boisku, co najmniej 90 minut. Deszcze są. W deszczu moczy biegają. Tak. I wciąż się muszą męczyć. No i kto jest wygrany? Nie. No kto? No? My. Nasi. Polska górą. I to tak nie zaśpiewasz teraz, Polacy, nic się nie stało. Ale czekaj, bo ja mam takie jedno pytanie na temat naszej piłki, kadry. Dlaczego my zawsze gramy mecze o honor? Dlatego, że pierwsze dwa, akurat w tym wypadku, zresztą zwykle tak bywa, graliśmy bez honoru. Aha. Więc ten trzeci jest o honor. Natomiast to jest dobra informacja też z tego tygodnia. Robert Lewandowski, nasz kapitan naszej reprezentacji, cytuję, nie zrezygnuje z gry w kadrze, bo twierdzi, że ma w sobie wewnętrzny ogień. A to prawda. To widać było, jak strzelał karnego Francji. Dobiegając do piłki, zarwał się pewnie na swojej żonie. Tańczył baciatę, jak to się nazywa. Zatrzymanie, tutaj ruch pośladerków. Wiesz, piękne to było. Nawet bramkarz obronił i Lewandowski powtarzał, bo wszystkim się to tak podobało. Utwór muzyczny Ciabata na Batata jest na YouTubie grupy Duo Palanti. Polecamy się zapoznać w wolnym momencie. Natomiast ja mam dobry cytat tutaj z internetu odnośnie naszego trenera, selekcjonera, pana probierza Michała. I to idzie tak. Trener reprezentacji Polski. Starczy mu ciuchów do finału. Tak mówi menedżer marki słynnych garniturów, które się ubierał na mecze, pan nasz trener. No to jest jedno z tych zdań, które bardzo źle się zestarzało. Dramatycznie źle się zestarzało. To się zestarzało gorzej niż 100 konkretów na 100 dni. Mam nadzieję, że równie szybko zapomnimy. Natomiast jeszcze a propos trenera probierza inny cytat. To jest cytat z niego samego. Słabo gramy, ale przynajmniej jesteśmy konsekwentni. Tak, w tej słabości. No i mamy ładnie ubranego trenera. To jest Można do mnie wracać. Taka, no.
Słuchajcie, czekajcie, bo tu jest, bo tu wiatr nam terebie żalu zdjął. Nie wiem, czy to słychać, nie. Czy to nie, to szkodzi. No to jest elementy na żywo nagrane są i widać i słychać. Nie jesteśmy salą operacyjną, prawda, tylko studiem. Tutaj. Ale podcast radiowców to jest podcast radiowców. Tu musi być dźwięk sesunia. Troszeczkę tutaj świata zewnętrznego niech się wdziera. Dobrze. Nie martwmy się. Dobrze. Natomiast są analizy piłkarskie i to są analizy piłkarskie autorstwa radiowców bez cenzury. Tak. Czyli nasze. Bo Michał Probierz na mecz z Francją wyszedł w marynarce, ale z tego gorąca w trakcie meczu marynarkę ściągnął, biegał w samej koszuli z krótkim rękawkiem. Znaczy z podwiniętym rękawem. I uwaga, w ogóle nie miał kamizelki od samego początku. Nie. Co to znaczy? I nasi zremisowali z wicemistrzem świata, Francją. Dokładnie. Czyli możemy wysnuć dość logiczny wniosek, że to kamizelki trenera przynosiły pecha. Tak, a nie jest kamizelka, jest pech, nie ma kamizelki, jest wynik. Natomiast zostawmy piłkarze, nasi siatkarze. Ach, ci to grają, Pytara, no tak, to są sukcesy. W półfinale Ligi Narodów pokonali Brazylię. Tak, tu nagrywamy teraz, tak, dopiero. Zbliża się mecz półfinałowy ze zwycięzcą meczu Francja-Włochy. I to wszystko przed nami. I oni to zrobili, może ciężko w to uwierzyć, ale bez ładnie ubranego trenera. Tak, i bez kamizelki. Bez kamizelek. Tak. To nawet z kamizelkami pewnie by dali radę. I bez milionów za samo granie. Bo piłkarze dostaną kasiurę za to tylko, że tam byli. Czyli jednak można. Można. Tylko trzeba umieć, nie wiem, trzeba chcieć. No, jakoś tam. A to dla odmiany to jest bardzo ciekawa informacja. Słuchajcie, taka wyraz solidarności sportowej. No. Międzypłciowej sportowej solidarności. Bo duńscy piłkarze, tutaj czytam z internetu cytat, duńscy piłkarze zrezygnowali z premii, aby zapewnić lepsze wynagrodzenie kobiecej reprezentacji. To bardzo piękny gest. Nie. To nie jest gest. Nie. To nie jest żaden gest, to jest geścior. I tak się powinno robić. Tak. Na takie geściory liczy świat. Dobrzy mężowie też tak powinni robić, żeby żony, no, coś tam. Żeby być dobrymi mężami. No tak. Dobry tak. Mąż czyni właśnie tak. Natomiast zostawmy piłkę nożną, już wystarczy. Mhm. Mamy spokój do mundialu czy tam innego wiadomości, euro. Kończymy wiadomości sportowe. Dokładnie, kończymy wiadomości sportowe. Tak zwany spod kona. Spod kona za nami. Mhm. Teraz mam nazwisko z polskiej polityki, Władysław Kosiniak-Kamysz. I cóż on? I on mówi, że aktywiści na granicy podpowiadają imigrantom, w którą stronę ci mają iść wzdłuż ogrodzenia, gdzie nie ma strażników granicznych. Znaczy rozumie aktywiści z białoruskiego KGB. Nie, chodzi o naszych działaczy tam z granicy. Mhm. I pan Kosiniak apeluje do działaczy, aby tego nie robili. Tak, mówi, no. Apeluje? Apeluje, tak. Apeluje. Oni oczywiście słuchają. Oni oczywiście słuchają, tak. A pan Kosiniak-Kamysz wie, że jest ministrem resortu? Siłowego? Czy ten tygrysek zapomniał? Chyba tygrysek zapomniał. Apeluje. No natomiast to jest fajna informacja. Mm. To jest z Twittera wyczajona. Jacek Kurski nie dostał się do Parlamentu Europejskiego, ale nie dadzą mu, czytam, biedować w PiSie, bo ma być... Zrzutka. Zrzutka na kurę? To tak, ma zostać asystentem 10 europosłów PiSu, u każdego na 1/10 etatu. Mhm. I łączna pensja to wtedy mu wyniesie, jak każdy da mu po jednej, 43 tysiące złociszy polskich miesięcznie na kurę. No złoty człowiek. Jest idealny asystent i w doborze stroju pomoże, tak. bo na paskach się zna. Także nie? To i to spodnie ci nie spadną, to i w ogóle. I Zenka na imprezę do Europarlamentu ogarnie. Same plusa. Tak ludzie narzekali na wyniki tych wyborów. A to gdzie się nie obejrzysz, tam jest luksus. Kurde, naprawdę. 1/10 etatu od 10. Natomiast uwaga, to jest też ładna historia. 43 tysiące za darmochę bierze. No nie za darmochę. Zna się na paskach. Znasz się na paskach? Guzik się nie znasz na paskach. Na sznurkach. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł napisał, cytuję... Wiecie, że w uśmiechniętej Polsce każdy, kto ma choć jedną kurę, musi ją zarejestrować, bo inaczej dostanie 200 tysięcy złotych kary? No to już wiecie, napisał pan Marcin. A to mu ludzie zaraz na Twitterze, nie? Czy na X-ie? W sekundzie, na X-ie na Twitterze. Tak, no. Że głosował za w tej sprawie. Tak, czyli to tutaj między innymi panu Marcinu zawdzięczamy ten genialny przepis. Mówi się o kurze i ślepocie, prawda? Ale może... Trzeba zacząć mówić o na przykład warcholej pamięci. A prawda jest taka, że owszem, trzeba rejestrować kury, ale w tych dużych farmach, jak masz do kilkunastu kur w gospodarstwie, to nie musisz rejestrować. Nie. Oczywiście, że nie. Tylko w dużej. Ale tak a propos tej warcholej pamięci, to jest troszeczkę tak, podobny kazus miał miejsce w tym, może jeszcze w zeszłym tygodniu z panem Bogusławem Wołoszańskim. A co jest? Bo on tam napisał, że prawa LGBT są najważniejsze, że on popiera, że będzie walczył i mu w sekundę ludzie na X-ie, na Twitterze przypomnieli,
że przecież sam dopiero co donosił do SB na swoich kolegów homoseksualistów. Warchołowa pamięć. No, warchołowa pamięć, no nie wiem czy... Warchołowa pamięć, aczkolwiek no, jest to źródłem ciekawego kontentu, tak, którego przez cały tydzień specjalnie dla was, być widzowie, może nawet słuchacze, dla niektórych dowcipnego kontentu. Dla niektórych dowcipnego, dla niektórych... Smutnego. Tak naprawdę to, wiesz, trzeba by się co chwilę walić tym... Jak to się to jest... jak to się nazywa? Czoło. Czoło. To się nazywa? Właśnie, się czoło to się nazywa? Nie, jest jakaś angielska nazwa fachowa. Aha. Chciałem błysnąć, ale błyska. Natomiast nasz prezydent Andrzej Duda bawił w Chinach. Konkretnie w Chińskiej Republice Ludowej. Tam spotkał się z przywódcą, panem Xi Jinpingiem. Się spotkali w dwóch. Jeden z drugim. I cytat z internetu i z pana Dudy. Prezydent mówił o Chinach, znaczy mówił w Chinach o, cytuję, wichrach historycznych. I to złośliwi już pytali, matko boska, czegoż to się pan prezydent najadł, no, że już no nie wiaty, mów, tylko nie mów, wichry. Ale z drugiej strony jest sezon na bób. No. Ale tu chodzi o zmiany. O zmiany, o zmiany. Pytanie, czy wiadomo, co prezydent miał tam załatwić w tych Chinach, bo też złośliwi pisali, że on pewnie poleciał złożyć jakąś reklamację na buty z AliExpress. Aha. Że mu się podeszwy rozeszły, czy... A czy dziurawy krab gumowy przyszedł. Czy zelówka się odkleiła temu butu w każdym ale razie. Ale też załatwił, no, że, no załatwił? Że będzie handel. Aha. I że możemy jeździć do Chin bez wiz. 15 dni super, turystycznie bez wiz możesz jechać. Ale ty skakał po fotelach tam w parlamencie, krzycząc szogunie, chodź to tu, nie czy... ten kraj. A nie ten to kraj. Nie ten kraj, no. Ale nie skakał. Nie skakał. Nie. Ty, no ale skoro możemy tam jeździć bez wiz, to znaczy, że każdy z nas będzie mógł osobiście pójść do Chin z reklamacją na buty z AliExpress. Tak, tak. Luksusowa sytuacja. Ale masz na załatwienie sprawy 2 tygodnie, 1 dzień. Czyli 15 dni, 15 to co mówiłeś, tak? Chiny zniosły na wizy właśnie, jak to już mówiłem, na 15 dni. Do 15 dni. Ale dlaczego tylko 15 dni? No nie wiem, bo jak dostajesz dłużej, to z automatu zaczynasz. No nie wiem, taki klimat może tam jest, sklejać trampki, skręcać radiomagnetofony, wiesz. To robisz pompki rowery, robisz, tak. Nowe buty dla prezydenta. Także, no ale generalnie efekty wizyty in plus. Dobra, to teraz ważne pytanie. Na pewno sobie wielu z was je zadaje. Co z CPK? Pytacie. Ano będzie, odpowiadamy, i nie będzie. Dokładnie. Odpowiadamy. Cytuję. Rząd poinformował o przyszłości projektu centralnego projektu komunikacji... CPK. No, tego CPK. Inwestycja ma być kontynuowana, ale z modyfikacjami. Czyli zamiast sieci z całego kraju, takich zbiegających się torów tam przy lotnisku, będzie takie coś na kształt literki Y. Takie dwie ośki na zachodzie, jedna na wschodzie. Z wykluczeniem prawie całej ściany wschodniej. No tam Białystok będzie miał połączenie ze... Ale inne miasto obejmie projekt 100 minut. Będzie 100 się można w takim czasie dostać do stolicy. To dotyczy miast na zachodzie, bo te miasta na wschodzie to miasta... Okęcie zostaje, Modlin ma być rozbudowywowywany, to w Baranowie lotnisko też ma być rozbudowywowywane. To tyle, jeśli chodzi o pasażerów. Zamknęliśmy pytanie kwestię. Najważniejsze o klucz projektu CPK i o takie sedno. Co z kargo? Z towarami, nie? Bo kargo to towary. Inne, tak. Prawda? Bo to miał być główny cel budowy i główny cel zarobków tego CPK. Tak, tak, tak. Nie pasażerowie, towary. Jak to mawiają przybywające z daleka od lotniska górale, gówno będzie, a nie żadne kargo. Tak. Dlatego, że no nadal większość naszego kargo będzie szła przez Niemcy. Po prostu. I tam będzie, to jest zupełnie przypadkowa, niezamierzona zbieżność, tam będzie clona w Niemczech. A wiadomo, że cła jest... Największy hajsier jest cła. No bo po co clić w Polsce, skoro tam w Niemczech się już cli, nie? No dokładnie, że tak sparafrazujemy klasyka. Po co clić w Polsce, skoro cli się w Niemczech, prawda? No. Natomiast świetne jest to, że my mamy tak fajnych sąsiadów, że oni tutaj to kargo nasze że nie przyjmą. Będziemy musieli tlić, nie? Ani w ogóle mieć lotniska, wiesz, to jest masa obowiązków i tak dalej, nieszczęścia ludzkiego. Czyli zrobią to za nas Niemcy. Stąd zresztą seria dziękczynnych ukłonów Polski w stronę Niemiec. Miało miejsce ostatnio z wystawy Muzeum II Wojny Światowej usunięto... Rotmistrza Pileckiego, rodzinę Ulmów i Maksymiliana Maria Kolbego. No te wystawki takie małe. Takie zniknęli z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wycofano znaczki z Powstaniem Warszawskim. Albo po co to... Przepraszam, Wielkopolskim. Wielkopolskim. Po co to przypominać od razu, przeciwko komu było to powstanie? Nie? No właśnie. No po co to takie niepotrzebne emocje?
Z nazwy Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej zniknęli Dmowski z Padarewski. Tak, słowo narodowa też zniknęło. Tam chyba to niewielka, teraz... urocza wdzięczność za tą sąsiedzką pomoc, jaką nam ukazują przy cleniu towarów. Bardzo elegancko. Tak. Mamy takie kilka gościków, a oni ciężką pracę za nas odwalą. To jest, tak właśnie powinna wyglądać współpraca między sąsiadami. Układająca się, pozytywna i nowoczesna. Ale jest też pozytywna informacja. No. Może część naszego kargo weźmie Budapeszt. O proszę, bracia Węgrzy. Bo tam się cieszą, że my rezygnujemy z 200 miliardów 30 lat, tak, takie były założenia. Tak mieliśmy tyle zarobić, no. I sami ruszają z budową swojego wielkiego CPK. A to fajnie, to tu będzie bez megalomanii. Wiesz, ci będą zasuwać przy tym kargo, a my będziemy, kargo zasuwają. Dokładnie. Dajcie spokój. Natomiast mamy ludzi. Fajne jest to, że ten projekt CPK on dalej jednoczy, bo powstała w ogóle niewiarygodna historia. Pani Paulina Matysiak z partii Razem i Marcin Chorała, on jest z PiS-u, oni razem wspólnie stworzyli takie stowarzyszenie Ruch Społeczny Tak dla Rozwoju, że oni dalej tutaj optują i za CPK-iem. I oboje są wściekle atakowani, że nie można, że jak to tutaj, że nie ci ludzie, nie z tymi ludźmi. Takie lewicy, no o co chodzi? Argumenty takie ad dupum, jakby to powiedział nieznający języków Schopenhauer, czy inny. Chodzi o to, o wojenkę polsko-polską. Byle tylko trwała. Przede wszystkim. Nie można się dogadać w jakiejś sprawie między partiami. Teraz Manikona. Manikona. Wprost opublikował listę 100 najbogatszych Polaków. Widzieliście to? Ja widziałem, no niestety sprawdzałem i znowu beze mnie. No, żeby wejść na tę listę 100 najbogatszych, trzeba mieć co najmniej 720 milionów złotych majątku. A, to widzisz, to ja się prawie otarłem. Tak, o tą setkę? Tak? Akurat brakuje mi 720 milionów. Patrz, to za zbieg okoliczności. Ale byłeś blisko, stary. Jak ale nigdy. Byłeś blisko. Tak blisko listy 100 jeszcze nigdy nie byłem. Zazdroszczę ci, chłopie. Dobrze, jak już mówimy o bogatych. O, masz coś o bogatych. Tak, to Daniel Obajtek, był prezes Orlenu, tutaj odkryto w papierach, że wydał 3 miliony złotych na firmy detektywistyczne i firmy inwigilowały ówczesnego prezesa KGHM Miedź, dobrze mówię, Miedź, z powodów konkurencyjnych do Orlenu planów budowy małych reaktorków. A widzisz. No widzę. To dlatego prezes KGHM-u narzekał swego czasu, bo mówi, że spotykam się z Danielem ostatnio, spotykam i on nigdy nie zapyta, co tam u mnie. No, co u mnie słychać. Co u ciebie słychać. A to dlatego. Bo to teraz wiadomo, że pan Daniel miał, jakby to powiedzieć, ciekawość zaspokojoną. Profesjonalnie. To jest duży biznes. To jest nowoczesny świat. Natomiast uwaga. Tutaj mam kolejną informację z portali ekonomicznych, bo skoro jesteśmy w Financial Corner, to jest historia ceny żywności, czytam na portalu ekonomicznym, pójdą w górę. Jednym z głównych powodów jest prognozowany wzrost cen energii. Jeszcze tu jest ceny czekolady, kilkanaście procent w górę pójdą. No ja widzę, że ktoś się za nas zabrał w temacie projekt plaża. Tak, nie? I tym razem to nie są ćwiczenia, żeby była figura na lata. Figura to nie są ćwiczenia, tylko to jest dieta. To jest konkretna dieta ekonomiczna. No, wymuszą na nas smukłą sylwetkę. Ona najbardziej nas odchudzi. Kupcie sobie póki co czekolady i miejcie, to też pójdzie w górę. Dobrze, a ja tutaj czytam, słuchajcie, o już sezonowych cenach w Mielni i okolicach. Ceny Mielno. Podobne jak przed rokiem. Mam tutaj rozpiskę, kawą z ciastkiem i widokiem na morze. No to średnio 30 zł. Kawa. No to tak, to widok na morze kosztuje 20. Czyli masz kawę z ciastkiem za 10, to jest jak za darmo. To ja podejrzewam, jak będzie mgła, to będzie tańsza kawa. To tam jest, że dokładają do interesu. To jest bardzo dobra cena. Natomiast nie wiem, czy zwróciliście ostatnio uwagę na ceny truskawek. No. Bo na przykład u mnie pod blokiem 32 zł kilogram kosztuje. A u mnie pod blokiem niedaleko 27. Widzisz. To mieszkam niedaleko, to mi się opłaca iść do niego pod blok. Natomiast ja czytałem, że taniej już nie będzie, bo to był krótki okres truskawkowy i truskawek jest w związku z czym mało. No i weź się zrób dżem. Wyjdzie ci owocowy kawior. Tak. Z takimi cenami. No. To na to będzie można dziewczyny podrywać. I słuchaj, a tutaj męża jest też dalej Manekona, fajna jest Manekona. Polacy nie rozumieją, cytuję tutaj, Polacy nie rozumieją umów kredytowych, które podpisują. To jest, cytat dalej, niepokojący wynik badań. No nie rozumieją tych umów, bo rozumie tylko ta osoba, która tę umowę pisała. Tak, i nie przez przypadek napisała ją w taki sposób,
żeby cała reszta nie miała pojęcia, o czym ona jest. Za to ta osoba naprawdę jest płacona. Specjalni ludzie pracują nad tymi umowami, żebyś później mówią, widziały goły, co brały. Nie widziały gały, co brały. Nie, słuchajcie, ja znam... Gały zostały, oszukały. Mam ziomusiów i ziomeczki, którzy kończyli warszawską SGH, Szkoła Główna Handlowa, czyli najlepsza taka alma mater dla ekonomistów. Pracują w banku i oni podpisywali często umowy, nie rozumiejąc tego języka do końca. Nie, bo to skutków związanych z konkretnymi zdaniami. Ja o tym czytałem, że specjalne są zespoły, które tak formułują te wszystkie małe druczki i tak dalej, żeby jak najbardziej zabezpieczyć interesy banku. Tak, żeby cię, że tak powiem, wydutkać na każdą okoliczność. Otóż to są ziomusie i ziomuśki, o których wspomniałem, które kończyły te szkoły na jednych z wyższych lokat. No. Także to... To nie jest tak, że... Dobra, natomiast zauważyliśmy w komentarzach tutaj pod naszymi filmami, że coraz częściej pytacie nas, nie wiem dlaczego nas, jak żyć? Widać, wyglądamy jak ktoś, kto może wam w tym życiu pomóc. Może. No mi to rozśmiesza. Mnie też. A w każdym razie Radek pisze, że ma problem. Jak opalam plecy, to brzuch mi się nie opala. Co robić? Ważne letnie pytanie. No, Radku, tak? Radku, opalaj się na boku. Na boku. Raz jednym, raz drugi. Inne pytanie od Lakiego. W niedzielę przyjeżdża teściowa na tydzień. Czy może mi ktoś pomóc zmienić to piekło w coś innego? Pyta Łukasz. Jedź na ten czas do teściowej. O. Miniecie się w połowie drogi. Luz. Dobra. No. Co zrobić, jak mi się nie chce pracować, a już jestem w pracy? To pyta z kolei Marek. No i co? I tu jest sposób sprawdzony. Ściągasz marynarkę, wieszasz ją na krześle, na oparciu krzesła, zostawiasz włączony komputer, zostawiasz obok kanapkę. Nadgryzioną, to jest ważne. Nadgryzioną, że tu jesteś, tu zarabędzie. Nie? I znikasz. Jeden nasz kolega robił tak latami. Tak. Warto tylko raz na tydzień zmieniać kanapkę. Dokładnie. I nie dajemy kanapki z żółtym serem, bo on szybko, że tak powiem... No, a z drugiej strony, wiesz, nawet jak sobie zapomnimy, zostawimy ten żółty ser, to zawsze można powiedzieć, że jest serem pleśniowym kanapką. Ale on tak sztywnieje, taki się robi, wiesz, nieprzyjemny. Ktoś się może zorientować, także... I nie żółty ser, zaczyna capić. Nie żółty ser. Ale wtedy wyglądamy na... Najlepiej się sprawdza w takich kanapkach jakby do maskujących, nazwijmy to, tak? Nieobecność. Sucha kiełbasa. W środku. Albo niektórzy robią kanapki na bogato, także sucha krakowska wystaje poza obręb kanapki. Aha. A niektórzy robią oszczędnościowo, także jest tylko w środku. Jacyś saudyjscy książęta się burzą, że tygodnik Forbes zaniżył wartość ich majątków i są na liście najbogatszych niżej niż powinni. Boże, jak ja bym chciał mieć taki problem. Jak ci saudyjscy książęta. Jakoś bym to łyknął, żeby Forbes nie doszacował. Powiedziałbym, dobra. Na 10, jestem na 20. Kurde, przeżyję to tam 36, 45. No i życzymy wszystkim Polakom, by znaleźli się w pierwszej setce najbogatszych ludzi świata. Dokładnie, ale wszyscy Polacy. Żeby w tej pierwszej setce było 40 milionów Polaków. Ja liczę tam z naszymi zagranicznymi naszymi. No. Dokładnie. To teraz kącik Chihuahua, bo się domagacie, lubicie i chcecie. Właśnie. Więc mamy dla Co was... tam u Jennifer Lopez pytacie? Otóż tu fajnie, że pytacie, bo ja mam odpowiedź. Prasa donosi, że Jennifer samotnie buszuje w sklepach, a jej mąż w tym czasie awanturuje się pod willą w LA. Los Angeles, tak. No i to jest bardzo rozsądny, bardzo dobry podział obowiązków małżeńskich. Jedno i drugie się wyszumi po swojemu. A przy okazji w domu spokój. Tak. Nie przynosisz tego celebryckiego życia do domu. Kurde, same plusy. Ale czekaj, Edyta Górniak pisze autobiografię i zapowiada czas, by wiele historii na mój temat odkłamać. Ty to patrząc na staż życia pani Edyty, naszej szacownej, ona mówiła chyba, że jest na ziemi od 4300 lat. No to czeka nas długa lektura. No, będzie można te poszczególne tomy kolekcjonować jak segregatory ze świata wiedzy. Tak, to ładnie będzie wyglądało na półce. Encyklopedia i potem żywot Edyty. Co więcej, Edyta Górniak... A to nie ona była Ewą, ja tylko przypomnę. Tak, ona była wcześniej. Dokładnie. Doradzała Panu Bogu, jak stwarzał świat. Ale Edyta Górniak, czytam, sprzedała swój numer telefonu za 50 tysięcy złotych. Jak to? Swój własny, prywatny. To nie byle jaki numer. Podobno ma go tylko 9 osób w Polsce. Nie do końca to rozumiem, ten tytuł. Nie wchodziłem więcej, bo się boję, ale... Nie, tylko 9, bo to podobno, ja tam to czytałem, że tylko 9 osób w całym kraju zna ten numer. Aha.
Jego nie ma w bazach, nie ma go, wiesz, nigdzie. W ten deseń. Dlatego to 50 tysięcy. Czyli to jest numer. No. To jest numer, no, którego nie zna fotowoltaika. A. I on jest rzeczywiście faktycznie na wagę złota. Ajajajajaj. No wadą jest, że zna go aż 9 osób. No ale... To ja mam tutaj dla odmiany, to dalej w kąciku Chihuahua jesteśmy, inny tytuł. Anna Lewandowska otwiera nowy biznes. Jaki? Nie wiem, bo bałem się zajrzeć do artykułu, nie klikałem w to. Może firmy organizującą, nie wiem, na lotniskach imprezy powitalne, kadry. Aha, że przylatują nasi, a tam firma robi. Powracają z tych dużych turniejów, prawda? No to jest takie wyjście naprzeciw potrzebie chwili. Prawda? No to za dużo pani Ania chyba nie popracuje tam. Zleceń zbyt wiele Chociaż nie jak nasi wrócili, to było kilkaset osób i to o drugiej w nocy. Jak piłkarze przylecieli? Tak, tak. Ale to Więc chcieli... chyba pani Ani zorganizowała jednak. Chcieli ich pobić, czy... Nie, z poparciem. A z poparciem. Zremisowali z wicemistrzami świata. No to tak, to się poparcie należy, to rzeczywiście. Tak. To nie wystarczy, żeby ten mecz o honor był fajny, już się wszyscy cieszymy. I honor zachowany. I już będzie można pompować balonik przed kolejnymi wygłupami. Z kolei inny nagłówek, to jest Twitter. Twitter. Ciężarna Hailey Bieber w drodze do restauracji. Ona w sukience jak z Oscarów, a za nią mąż Justin w siateczkowej koszulce na ramionczkach i w kapciach. No, widać, że chłopak przygotowuje się do roli ojca. Tylko mu brakowało jeszcze, nie wiem, pilota do telewizora, wiesz? Tak, oraz browara mocny wód. No, troszeczkę zalatywał panem Frankiem. To ma dobrą informację. No. Priyanka Chopra. Priyanka Chopra. Wyciągnęła... Priyanka Chopra, co to jest? To jest pani, takie nazwisko. Aha, bo jest jakaś roślina. No i co ona? Nie myślałem, że podejrzewasz mnie o udar też. Nie. Priyanka Chopra wyciągnęła stopę, takie wideo, i natarła ją czosnkiem. Internauci zdębieli niesłusznie. Niesłusznie, tak. Priyanka Chopra to jest... Kto to jest? No to jest aktorka, celebrytka, to jest żona muzyka. Mhm. Takiego... Muzyka, no dobra. Muzyka no, takiego, no. Który jest mężem pani Priyanki. A co z tym czosnkiem? Może pana Chopry. Ja nie sprawdziłem na potrzeby tego wydania Pulsu Tygodnia dla dorosłych. To jest, się okazuje, stary przepis naszych babć. To tak. Nacieranie stóp czosnkiem. Miesza się zmiażdżony czosnek albo pocięty, drobno posiekany ze smalcem. Wieprzowym? Wieprzowym. Czy gęsim? Wieprzowym. Z gęsim. Może być wieprzowym. Aha. To się zostawia na jeden dzień, żeby... Przepraszam za kaszelek. To się zostawia na jeden dzień, żeby to się wszystko razem ze sobą przeżarło. A potem smarujesz tym obficie stopą albo stopy. I tak wkładasz grube, stare, ciepłe skarpetki. I w tym idziesz do łóżka na noc. No ale co to robi poza tym, bo to że... nie, na krążenie poprawia i że potem ci jest ciepło w stópki. Czyli, śpisz w starych skarpetkach z czosnkiem i z... Priyanka Chopra, to ona chyba bardzo chce zostać sama. Też mi się tak wydaje. Nie? Chyba dość że sama myśl o... No to jest, taka jest ciekawa. Dobrze, teraz... Ale nie, bo to może być dobre na krążenie, jeżeli ktoś z was, kochani słuchacze, widzowie się zdecyduje spróbować spędzić noc w skarpetach czosnkowych. Dajcie znać, jak tam poszło. Wróćmy może do Ewy Gawryluk. Do Polski, do Ewy Gawryluk. No. Ona zarządziła zmiany w domu swojego męża. I cytat jest tu nawet. Musi być po mojemu. Przecież to zawsze jest wspólna decyzja. No, w domu męża. Nie. No, oczywiście, że wspólna decyzja. To polega na tym, że małżonkowie wspólnie podejmują decyzję żony. To jest dobry socjalistyczny podział pracy, obowiązków i decyzyjności. To jest przepis na udane małżeństwo. Wspólnie podejmujecie decyzję żony. Tak. No. To jest świetne. Dlatego jednego zdania opłacało się obejrzeć 126 odcinków Pulsu Tygodnia dla dorosłych. Ja mam inny cytat, skoro jesteśmy, bo dzisiaj rozbudowany jest ten... Chihuahua. No bo wakacja. Wakacja, tak. Ci wszyscy politycy wyjechali, jest cisza, spokój. Natomiast Maciej Musiał został. Piszą tutaj, Musiał znowu grzeszy. Bo? Żeby zjeść w barze mlecznym, złamał przepisy i dostał mandat za złe parkowanie. Dla pierogów z baru mlecznego? A widzisz, no. Zawsze. Tak. Szczególnie dla baru południe na Starym Podgórzu. Krakowski bar południowy w Starym Podgórzu, to naprawdę warto łamać przepisy. Ale tak oczywiście w ramach rozsądku. W ramach rozsądku, tak. Nie tam, że nie bawimy się w panią Eldursi, nie, bo ona tam gdzieś leciała na złamanie karku i tak dalej, no, ale tak jakiś taki mandacik za parkowanie dla pierożków w barze południowym. Dobra, to w takim razie jeszcze teraz trzeba wymyśleć, stworzyć, podać hasło, po którym w nadchodzącym tygodniu będą się rozpoznawali słuchacze Pulsu Tygodnia dla dorosłych. Jakiś... No,
takie hasło, takie, że było to mądre, ale takie, co nikt inny tego nie powie. Lubię pierogi z truskawkami. Mhm. Ja też, tylko muszą być jagodowe. Bardzo dobre. Albo bardzo. Inaczej jeszcze. No. A to od razu nie, jak mówisz, że lubisz pierogi z truskawkami w takiej dobie wściekle drogich truskawek, to wyglądasz na majętnego człowieka. Tak. I czekaj. Lubię pierogi z truskawkami. Mhm. Zuzanna lubi je z jagodami. No też tak może być. No, to... Jakieś jeszcze inne hasło? Nie. Lubię pierogi z truskawkami, ja też, ale muszą być z jagodami. Tak. Od razu... No to ta wersja pójdzie. Jeżeli ktoś... Wygląda wam na słuchacza Pulsu, rzucacie hasło, dostajecie odpowiedź i jesteście przyjaciółmi. Tak. Dobrze, natomiast to dzisiaj to tyle. Kończymy spotkanie z ciekawymi ludźmi, jak zwykle nie przyszli. I więc my... Teraz nagramy jeszcze... Się zjawiliśmy. Teraz nagramy jeszcze... Żeby zapełnić tę lukę. Nagramy jeszcze... A Jacek Tomkowicz, dlaczego go dzisiaj z nami nie ma? Dlatego, że stara się tradycyjnie o 800+. Tak. Chce mieć dziecko i swoje. To jest też, wydaje mi się, istotne. Mhm. Natomiast zaraz nagramy jeszcze puls ekstra dla naszych patronów serwisu Patronite, czyli dla mecenasów, dla naszych przyjaciół. Przez cały czas pracujemy nad kolejnym zlotem patronów. Tak. Jest kilka opcji. Ostatnia, nie wiem, czy słyszałeś, tam patronki coś sugerują, żeby w białych kozaczkach było. Wszyscy w białych kozaczkach. Droga opcja. Ale wiesz, to jest Patronite. A w tym pulsie ekstra dla patronów powiemy m.in. o penisie grozy. Tapir ma takiego. Tapir. Dotarłem do takich informacji. Sprawdząc tam jeszcze o najdroższym ziemniaku świata powiemy. I jak się kąpać w słońcu? Jest nowa, ciekawa, mocno energetyzująca wasze piękne organizmy metoda zażywania kąpieli słonecznych. Po prostu wyrwie was z butów, kapci. Z białych kozaczków przede wszystkim. Dzięki, że byliście do tego momentu. Zostawcie suba, zostawcie lajka, bądźcie z nami. Koniecznie jakiś komentarz pod spodem. Napiszcie taki mądry. Życiowy, jakąś sentencją się podzielić. Żebyśmy mieli hasło na przyszły odcinek, dobra? No. O to chodzi. Tomasz Olbratowski. Przemysław Skowron. O dżinsowych oczach dzięki wielkie, trzymajcie się. Mówcie o nas dobrze na mieście. Dobra. Ja mam nadzieję, że się znowu wszystko nagrało, że jest bardzo ładne. Tak. Tak patrzę na te nasze nowe kamery w nowym studiu. To jest całkiem ładna, ale ta twoja też jest taka naprawdę sexy. No, wypasiona. Tak. Taką drugą sobie kupimy. A jak te światełko się zmienia. Ach. Nie? Jak ty gadasz, to na zielone, a jak ja gadam, to tam jest czerwone. Kurczę. Tym się nie pomyliło, bo... Słuchajcie, mamy taki, to jest taki zepsyć teraz, że one skądś to wiedzą, kto mówi. Te komputery i włączają tą kamerę, która bierze tego, co mówi. No. A? Działa pani? A? Nowoczesność w domu i w zagrodzie? Ja, mnie ten pociąg już uciekł, ja mogę tylko podziwiać. Zrozumieć nie. Dobrze. Czyli puls tygodnia będzie o opalaniu dupalka, nie? Mhm. Puls tygodnia ekstra oczywiście. Tak. Kąpiele słoneczne zwieracza, o taki to był tytuł. To naprawdę to było, to jest, wiesz, to radzą, to jest lifehack, to jest wstrząsające. Dobra, kończymy.